Smerfy. Reżyseria P.O. Przygoda Pee-Wee'a. Ojej, do Smerfa to najlepsze zbiory smerfojagód od ładnych paru lat! O! Łasuchu, masz nie podjadać, tylko zbierać. A ty nie zebrałeś ani jednej ważniaku! Nie mogę jednocześnie zbierać i sprawować kontrolę nad wami. A kto mianował cię szefem? No ja oczywiście. O, ktoś tu nadjeżdża. A, lepiej się ukryjmy. Ojej! O, musimy Biket jeszcze poćwiczyć te skoki. Cześć, Smerfy, właśnie was szukałem. Wiesz, pojawiasz się w dość osobliwy sposób. A ty w osobliwy sposób wyciskasz sok. Co cię tu sprowadzę? Przyniosłem zaproszenie z okazji złotego jubileuszu króla. Ojej, wielka uczta z okazji jubileuszu. Złoty jubileusz! Narocznica. Kiedy to było? Trochę się spóźniłem z roznoszeniem zaproszeń. Dziś wieczorem. Dzisiaj? A, do Smerfa. Ej, to dla papy Smerfa i gościa. Ojejciu, nie znam żadnego Smerfa o imieniu gość. Nie, Ciamajdo. To znaczy, że papcio może przyjść na to przyjęcie z jakimś smerfem albo smerfetką. Ojej, ciekawe, kogo z nas wybierze? Myślę, że wybór jest absosmerf nieoczywisty. Oddawaj to, ważniaku. To dla papy smerfa. Nie, ja mu to oddam. To ty sobie wyobrażasz. Oddaj to. Odejdźcie. Jako osobisty asystent papy Smerfa, ja Smerf Ważniak doręczę to osobiście. Papa Smerfy, miło było was widzieć. Idź nazbierać ziel z koniec, paniu. Zrób to, zrób tamto, do licha. Ten Gargamel traktuje mnie jak niewolnika. Ja zostałem stworzony do wyższych celów. Ej, ty niezdaro, gdzie ty masz oczy, co? To ty stałeś na środku drogi. Ach tak, lepiej pomóż mi pozbierać to zielsko, zanim ci dołożymy. Ty? I kto jeszcze? Kto jeszcze? Zaraz ci powiem kto. Mój strażnik, od kto? Ja służę u dobrego króla i jeśli coś mi się przytrafi, mój król wtrąci cię do lochu na setki lat. Król? Służysz u króla? To jego pieczęć, widzisz? Jestem króla zaufanym doradcą, jego prawą ręką. A masz tyle lat co ja. Cóż, król lubi popierać młode talenty. Serio? Proszę, pozwól, że ci pomogę. To jednak była moja wina. Orre, ty tak bym chciał służyć u króla. Jaśnie panie. Wybacz, że cię zatrzymałem. Och, nic nie szkodzi. Muszę już jechać, obowiązek mnie wzywa, rozumiesz? Jak kiedyś zawitasz do grodu, daj mi znać, to może cię oprowadzę po zamku. Może zawitam. I to prędzej niż myślisz. Jeżeli król uważa, że ten ptasi móżdżek nadaje się na jego doradcę, no to niech pozna mnie. Halo, kto będzie tym szczęśliwym wybrańcem, papo Smerfie? Weź mnie, papo! Proszę! Ja powinienem pójść! Spokój, spokój, moje małe Smerfy! To wcale nie jest takie ważne, kto ze mną pójdzie. Jak to? Jest już tak późno, że teraz najważniejsze to wybrać odpowiednio smerfny prezent dla króla. Mon Dieu, racja, może arcydzieło malarskie? Niech to będzie jakaś przesmerfna potrawa! A może królewska niespodzianka? No, moje małe smerfy, najlepiej nie każdy z was przygotuje prezent, a ja potem wybiorę ten najsmerfniejszy. Właśnie chciałem to zaproponować. Ten, kto wysmerfuje najsmerfniejszy prezent, pójdzie na królewski jubileusz. Skoro taka wasza wola, niech tak będzie. Zgoda! Wiem, co wysmerfuję na prezent! Ja też! Tylko się pospieszcie, moi kochani. Uroczystość zaczyna się... lada chwila.
Widzę, że wszystko wygląda jak należy, lordzie szambelanie. O tak, wasza wysokość. Przygotowania do dzisiejszej uroczystości prawie dobiegają końca. Doskonale. Mam nadzieję, że Piły doręczył zaproszenia. Kazałem mu to zrobić już dawno temu. Z pewnością doręczył, panie. Właśnie przed chwilą widziałem, jak wracał. Wasza wysokość! Oto mój jubileuszowy numer. Wywoła burzliwą owację. Piły, powinieneś to robić na dziedzińcu. Nie martw się, Johan. Wiem, co robię! Piwi! Ty łap, serdaku! Ile razy mam ci mówić? Żadnych kłus w zamku! Chodź, Piwi! Lepiej natychmiast ją stąd wyprowadź! Psst, lordzie szambelanie! Draget, wszystko gotowe? Tak, moi ludzie ukryli się w stajniach! Doskonale! Wkroczymy, kiedy uczta rozkręci się na dobre. Już niedługo wszystkie bogactwa tego zamczyska będą moje! Ojej, ciekawe, który kamień bardziej spodoba się królowi. Ten różowy jest cudny, ale ten biały tak smerfnie lśni. Lepiej się pośpiesz! Papa Smerf zaraz dokona wyboru! Chodź! Widzę, kochani, że się napracowaliście. A więc co mi pokażecie? Ach, papo Smerfie, spójrz tylko na to arcydzieło. Godne króla, Nespa. A co powiesz o tym, papo Smerfie? Pozłacana sztanga na złoty jubileusz. Ach, ten szal, który zrobiłam, będzie smerfastyczny na zimne noce w zamku. Nic nie rozgrzeje króla tak jak moje gorące smerfociasteczka. Przepyszne. A moja królewska niespodzianka? Żaden z waszych prezentów nie może się równać z moim. Postanowiłem podarować królowi 2 tomy moich najsławniejszych cytatów. 1 do czytania, 2 do pożyczania. Zaczekajcie! Mój kamień! Już go zapakowałem! O! Postaraj się być ciamajdowniejszy, to znaczy ostrożniejszy, ciamajdo. No, moje smerfy, muszę przyznać, że wszystkie prezenty są absosmerfnie wspaniałe. A skoro są tak wspaniałe, to zabiorę je wszystkie do zamku. O, nawet mój kamień. Tak, ciamajdo, nawet twój kamień. Papo Smerfie, ty chyba żartujesz. Skądże, ważniaku, nie chodzi o sam prezent, ale o dobre chęci. Ale w takim razie kto pójdzie z tobą? Wy wszyscy? Otóż i tak nie mam zamiaru smerfować w towarzystwie ludzi. Więc po cichutku złożymy królowi gratulacje i będziemy zmykać. Och, papo Smerfie, jesteś najsmerfniejszy. Chodźcie, kochane smerfy, musimy już iść. Uczta na pewno się już zaczyna. Jejciu, spójrzcie tylko na tę wystrojoną gromadę, książęta, baronowie. Ludzie mojego pokroju. Hrabia Gabe z zamku Eastwick. Witam, milordzie. Madame Winifreda z posiadłości chalet. Witam, milady. Pan Nicpoń z Hovel Farm. Witam, mi... Co? Co? Słyszałeś? Ostatnim gościem, jakiego bym sobie tu życzył, jest ta koza. No szybko, idź ją przywiązać. Och, dobrze, miłościwy panie. No, Bigot, zdaje się, że możemy się pożegnać z naszym występem. Król zapamięta ten jubileusz, nie będzie mu do śmiechu. Tak, Draget, jak pozbędziemy się strażników, złupimy cały zamek. Pomyślcie tylko o tych wystrojonych lordach i damach i o ich wspaniałych klejnotach, które zgarniemy. O, Rety, rabusie! Muszę ostrzec króla. Muszę tylko jakoś zaciągnąć się tu do służby, tak jak ten dureń ptasi móżdżek. Witajcie, jestem wielce rad. Czuję się wielce zaszczycony. Wasza wysokość, wasza wysokość! Nie widzisz, że król jest zajęty? Ale to bardzo ważne! Czekają nas wielkie kłopoty! O czym ty mówisz, Piwi? Królu, słyszałem, jak jacyś ludzie rozmawiają... Ach, może ja się tym zajmę, wasza wysokość. Ej, ptasi móżdżku! A
a ty co tu robisz? Pomyślałem, że skorzystam z twojego zaproszenia. Jej, ty jesteś królem, tak? Słyszałem, że popierasz młode talenty. Otóż talent to moje drugie imię. Piły, kim jest ten hultaj? Jestem starym, zaufanym przyjacielem twojego młodego, zaufanego doradcy. Racz wybaczyć, panie. Hej, co ty wyprawiasz? Ten błazen Piły przysparza ostatnio samych kłopotów. Masz całkowitą rację, panie. Za wszelką cenę muszę się pozbyć tego wścibskiego błazna, zanim zepsuje moje plany. Co ty tu robisz do licha? Postanowiłem piąć się do zaszczytów na dworze królewskim. Liczę, że mi w tym pomożesz. W końcu jesteś tu najważniejszą szychą, nie? No, jasne, owszem. Ale wybrałeś fatalny moment na poszukiwanie pracy. Słuchaj, na razie masz tu zostać i siedzieć cicho, jasne? Jak sobie życzysz, panie Pi? Piwi! Mam bardzo ważną sprawę do omówienia z królem. Tak, to się zaraz okaże. Wasza wysokość! Jaką niespodziankę masz dla mnie tym razem, Piwi? Piket! Ej, uczta zaczyna się nareszcie ożywiać! Stój, Piket, stój! Wielkie nieba, tego już za wiele! Nie martw się, miłościwy panie, zajmę się tym błaznem! Macie tu nie wracać! Hej, czekaj! A co z rabusiami? Sam się tym zajmę! A teraz zejdź mi z oczu, albo sobie pogawędzisz ze strażnikiem lochów! Chodź, Biket! Wiem, co miał na myśli! Więc już nie zobaczymy tego ptasiego muszczka! Otóż to! Przypuszczam, że król będzie szukał nowego doradcy, tak? Cóż z tego? Więc nie musi już go szukać. Mam w makówce poukładane lepiej niż ten dureń. Tak, kto wie, może mi się przydasz. Chodź ze mną. O! Musimy się pośpieszyć, robi się dosyć późno. Już dawno bylibyśmy w zamku, gdybyś nas nie wytrącał z rytmu! Ojej, chyba tym razem naprawdę się rozkruszył. O, wielka szkoda. Kto tak rzępoli? Królewski błazen bez dworu! Jest jak statek bez portu! Piwi? Dlaczego nie jesteś na jubileuszu? Przygotowuję się do nowego zawodu. Zawodu wędrownego trubadura. To chyba jakiś żart, tak? Niestety nie. Wiecie, mnie wyrzucono. Król nigdy by cię nie wyrzucił, przyjaciela. Cóż, prawdę mówiąc, to lord Chamberlain mnie wygnał. Może powinienem pomówić o tym z królem? O, mógłbyś, papo Smurfie? Król by cię wysłuchał. Dobrze, Piwi, spróbuję. Chodź z nami, chłopcze. Właśnie do niego idziemy. Nie rozumiem, po co te śmieszne ciuchy? Żeby zabawić króla. A myślałeś, że co nosi nadworny błazen? Co, błazen? Ale ja myślałem, że ten dureń był doradcą króla. Nieważne, mały, co myślałeś. Masz tu swoje rekwizyty. Wszystko, czego potrzebujesz, plus... coś, co wszystkich rozbawi. Na początku występu rzuć to do kominka. Po co? Będą z tego bajeczne fajerwerki. Królowi się spodoba. Bardzo przepraszam za to zamieszanie. Za chwilę, moi mili, wszystko znów będzie w porządku. Och, panie, nie mogę znaleźć Piwi. Miał zabawiać naszych gości. Zabawiał nas wystarczająco, jak na jeden wieczór. Wasza wysokość, wielmożni państwo, nasz nadworny błazen Piwi został wezwany...
w pilnej sprawie. Znalazłem jednak świetnego zastępcę. Nicponie nad nicponie, mistrz nad tym mistrze. Cześć, ludziska. Wasza wysokość, Piły nie odszedłby tak bez słowa. To dziwne. A więc, nicponiu, czas zacząć zabawę. Aha, dobra. Może zaczniemy ten wieczór od wielkiego boom. Nowy błazen jest całkiem dobry, prawda? Chyba tak, wasza wysokość. O, zmęczyłam się. Sen mnie morzy. Co do licha? To pewnie podstęp. Udało się! Draget! Ufam, że twoi ludzie zajęli się strażnikami. Ma się rozumieć, lordzie Szambelanie. Ej, co się tu dzieje? Miała być wesoła zabawa, a ci chrapią śmiechu warte. Co to za wałkoń? Nadworny błazen. Pogoń go do roboty. Będzie z niego lepszy złodziej niż błazen. To ci złodzieje, których widziałem. To bardzo dziwne. Już prawie skończyliśmy. Mamy klejnoty wszystkich gości. Teraz opróżnimy królewski skarbiec. Doskonale, milordzie. Miejcie oczy otwarte. Do Smurfa król jest w strasznych opałach. Piwi, leć do grodu i przysmerfuj pomoc. My tymczasem spróbujemy dotrzeć do króla. Dobrze, papo Smurfie. Szybko, pikem. Jak przedrzemy się do zamku, skoro ci dwaj tam stoją? Właśnie, nie mamy broni, tylko prezenty! Musimy ich przechytrzyć, moje smerfy. Podejdźcie tutaj i słuchajcie uważnie. Mogliby się pospieszyć. Spokojnie, nim się obejrzysz, już nas nie będzie. Ej, wy tam! Ciastko z kremem? Rzucano z tych krzaków. Wyłaźcie stamtąd! Pokażcie się! Patrz! Biegnijcie, moje smerfy! Niech to licho! Niech za nimi! Smerfuj, zgrywusie! Z przyjemnością! Niespodzianka! Jeszcze jeden wór, milordzie! Doskonale, Draget! Te łotry rabują złoto! Musimy koniecznie poszukać króla. Dużo jeszcze zostało? Nasz nowy pomocnik właśnie wynosi resztę. Pośpiesz się, ty głupcze! Oj, w co ja się wpakowałem? Nic poń. Co on tu robi? Pomaga odwrócić od nas uwagę. Patrz! No szybciej, ruszaj się, ruszaj! Idziemy, teraz się uda! A niech to! A? To oni! Ty, ofermo! To wcale nie moja wina! No te smerfy! Kto? No te niebieskie stworki! Niebieskie stworki? Pozbieraj to wszystko, bo czas stąd wiać! Król powinien być gdzieś tutaj. Ale gdzie? Ojej, to zupełnie jak szukanie igły w smerfie siana! Przepraszam! A niech to, chyba ich znalazłem! Wielkie smerfy! To nie pora na przemkę! Oni nie drzemią, są pod działaniem jakiegoś zaklęcia. Szybko, smerfy, zabarykadujcie drzwi, a ja spróbuję ich obudzić! Pośpiesz się, ty niedorajdo! Gdzie oni są? Dokąd zwiali? Kto znowu? Czemu nie strzeżecie bramy? Chodzi o niebieskie stworki. Niebieskie stworki? Jakbym słyszał gargusia. Ktoś jest w zamku. No to idź zobacz, kto to taki. To powinno wystarczyć. Ach, moje księgi to bezcenne dzieła w dziejach smerfów. Tak, do tego też bezcenne. Obudź się, Johanie, wstawaj.
Ojej, papo Smerfie, chyba ci się nie uda ich obudzić. O, niestety, kochani. Tylko kamienny proszek może odczynić to zaklęcie i wyrwać ludzi ze snu. Ojej, kamienny proszek? Ze swędzącego kamienia? Słuszny wniosek, Ciamajdo. Właśnie mam taki kamień. Do Smerfa? Ojej, nie. Tyle razy go upuszczałem, że się przesmerfował. Kamienny proszek! Proszek! Szybko, moje smerfy, weźcie garstkę proszku i posypcie nim ludzi. Wiedziałem, że to był dobry pomysł, żeby Ciamajda wziął ze sobą ten kamień. Moja głowa. Johan, jak to smerf, nie? Papo Smerfie, co tutaj robisz? O nie! Mocniej! Na pewno ktoś jest w środku! Proszę, proszę, kogo my tu widzimy? Wyglądają na nieproszonych gości, wasza wysokość. Może mają ochotę urządzić własne przyjęcie w lochach. To już wszystko! Czas najwyższy! Tam jest! Stój, do pryszku, zdrajco! O, do licha! Ja! Nigdy mnie nie złapią! O, nie! Do diaska, to ty! Zdaje się, szambelanie, że nie tylko ja dzisiaj zostałem na lodzie. Moi przyjaciele, nigdy nie zdołam się wam odwdzięczyć za pomoc w schwytaniu tych łotrów. To całkiem zbyteczne, wasza wysokość. Szkoda, królu, że nie możemy dać ci naszych prezentów. Nic nie szkodzi. Dostałem najwspanialszy prezent na świecie. Waszą przyjaźń i lojalność. A przy okazji, co się stało z Nicponiem? Właśnie, panie, jego też wtrąciłeś do lochów? Nie, on chciał służyć na dworze. No to na czego chciał? Jak długo jeszcze mam to robić? Aż powyrywasz wszystkie chwasty w całym królestwie. W całym królestwie? Rety, nie tak sobie wyobrażałem dworskie życie. W wersji polskiej udział wzięli Wiesław Michnikowski, Mieczysław Gajda, Andrzej Gawroński, Anna Apostolakis, Edyta Jungowska, Mieczysław Morański, Barbara Bursztynowicz, Rafał Sisicki, Zbigniew Borek i inni. Wersja polska, studio opracowań filmów w Warszawie. Reżyser Miriam Aleksandrowicz, dialogi Stanisława Dziedziczak, dźwięki Jerzy Januszewski, montaż Halina Ryszowiecka, kierownik produkcji Andrzej Oleksiak.